Cześć. Witam was serdecznie, kochani, w kolejnym naszym tutaj spotkaniu modlitewnym. Dziękuję, że kolejny dzień jesteście tutaj ze mną z nami wszystkimi, bo tych osób jest już bardzo dużo. Jak widzicie, słoneczko tutaj wstaje. Ja troszkę jeszcze zaspany, ale musimy działać. Musimy się tutaj wspólnie łączyć właśnie w tych spotkaniach co prawda krótkich, ale bardzo, bardzo ważnych. Tak? Właśnie w celu tutaj ochrony naszego kraju przed wojną, przed kataklizmami. Więc kochani, oczywiście tradycyjnie życzę Wam. Wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień. Wszystkiego co najlepsze, żeby dzisiejszy dzień Wam się udał. A teraz zapraszam już do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim. I zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska, walki i przemocy. Spraw niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi, odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego Nowe rozwiązania, wielkoduszne i szachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.